Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku z naszego sandboxa, powiedzmy. Słuchajcie, stała się rzecz duża, ponieważ od poprzedniego odcinka mapa wygląda bardzo podobnie, ale jest to zupełnie inna mapa, słuchajcie, i wygląda to tak. Tu mamy se takie o se rzeczy, tu mamy se takie o rzeczy, tu se mamy kolejne rzeczy i tu se zrobiłem taką zajebistą wyspę. No, jestem tak dumny z siebie, że to takie coś się stało, ale to nie jest koniec. Dzisiaj jest w ogóle najlepszy odcinek na świecie, więc zostaw, stary, łapkę w górę i komentarz i subskrypcję, bo się namęczyłem, żeby do tego momentu dojść, please. I słuchajcie, pewnie to będzie długo seria zapewne. Słuchajcie, wypuszczamy dinozaury, ale co tu się dzieje? Spokojnie, bo to trzeba wszystko wyjaśnić. Wypuszczamy dinozaury na sam początek. Co najciekawsze, moi drodzy, każdy z tych dinozaurów, który zostanie tutaj wypuszczony, ma, moi drodzy, innego skina, ma inny kolor. I słuchajcie, pobawiłem się, tak jak mówiłem, że no ci rangersi będą mi strasznie przeszkadzać, jak ja będę musiał zrobić, więc wgrałem kilka kodzików. Wgrałem, słuchajcie, zobaczcie, ten jest na przykład niebieski. Wygrałem kilka kodzików, między innymi na to, żeby tam nie było power i żebym nie musiał wymieniać, słuchajcie, czerwony, widzowie, żebym nie musiał wymieniać fidersów, w sensie tego do karmienia tych dinozaurów. No i to będzie strasznie długa ilość roboty, jeżeli ja muszę wypuszczać te wszystkie dinozaury. Ponadto każdy z tych dinozaurów postarałem się o to, żeby miał zupełnie inny odcień skóry, więc i tak planuję w przyszłości. Na początku, moi drodzy, wypuszczamy sobie oczywiście te dinozaury. Postaram się też, bo patrzyłem w poprzedniej odcinkach, strasznie dużo mówię. Postaram się, żeby teraz było to treściwe bardzo, te odcinki. No i tutaj już się te kolory skóry zaczynają powoli te same, nie? I wychodzi na to, że po 4 dinozaury są jednego koloru skóry, jeśli chodzi tutaj o te dinozaury konkretnie. Zobaczymy, jak to będzie, słuchajcie. Kto przetrwa w tym dzikim świecie? Jeszcze informacja, tak. Dinozaury są, słuchajcie, moi drodzy, nieulepszone. To są zupełnie podstawowe dinozaury. Już wam mówię dlaczego, ponieważ te późniejsze, zrobimy sobie, słuchajcie, tak, że kolejne dinozaury, jakie wyjdą, to one będą tego. No tych dinozaurów jest 40, więc jakby no nie będę robił wszystkich ulepszonych. No i na razie te dinozaury biegną. Wydaje mi się, że nie mamy tu ludzi, tak mi się wydaje. Ludzie są nieposiadani. Mamy tutaj normalnie jedzenia są posiadane. Tak pisało, że one są nieskończone, mam nadzieję. Tutaj mamy dla mięsożerców, tutaj dla rybożerców, tutaj dla tych. No i zobaczymy, czekamy, słuchajcie, na jak to się ułoży, jaki kolor skóry, słuchajcie, przetrwa. No i tyle, zobaczmy, jest dinozaur trader, a co to oznacza, że co on, danger to guest, ale przecież nawet guestów nie mamy, co ty pierdolisz, a tu są ty, to chyba pracownicy są bardziej, mi się wydaje, no nic, a tu nie wypuściłem, ale jajco. No i słuchajcie, jak będzie jakieś grube akcje, to wam powiem, mamy tu taki wodopój, jest mi odjebało, wodopój, słuchajcie, no i tak to wygląda, jestem tak dumny z tej mapy, co zrobiłem. Oczywiście później na środku też będą różne ciekawe rzeczy, na razie nie ma, no nie, ale później będą. Przynajmniej mam taką nadzieję. Mam też, słuchajcie, jak możecie zauważyć, wszystkie dinozaury. Wszystkie dinozaury. Wszystkie, znaczy są jeszcze chyba, jest jeszcze dodatek z dinozaurami, ale to możliwe, że będzie zakupiony później. No na razie mam gigantycznie dużą ilość zabawy, umówmy się. No bo te wszystkie dinozaury, zanim ja powykluwam, to kościół minie chyba z 10 godzin, więc do końca dzisiejszego dnia w to gram. I oczywiście wszystkie kolory skóry i wszystkie ulepszenia. Na razie nie ulepszamy, to najwyżej zmieniam im kolor skóry, bo jestem ciekawy, jak będą wyglądać. I tyle. Było, słuchajcie, napracowanko do tego odcinka, więc proszę, zostawcie łapkę w górę, bo to jest strasznie dużo roboty przy tym wszystkim, a potem teraz to wykluwanie i wiecie, zostaw spoko, dzięks. Mamy, słuchajcie, już pierwsze bitwy. Poka. Bije się taki... Co to jest za gość? Taki... To... A nie, one są nawet chyba tego samego koloru skóry. No to wygląda. Niebieskawy chyba. No nic, no one będą, słuchajcie, teraz się nadupcać między sobą. Z tego względu, o, zielony to mój ulubiony kolor, więc kibicuję temu. One będą się teraz, słuchajcie, między sobą nadupcać. Ankylozaury muszą tutaj, no jest ich, zobaczcie, ile tu ich jest, no nie? Gdzie one, no niedługo pewnie będą dzielić się na jakieś grupy, na przykład jak tutaj, ale i tak socjalna grupa i populacja jest tutaj zbyt duża. No jest tu dużo lasów, więc na pewno sobie gdzieś tutaj miejsce znajdą. Tu są w różnych miejscach, zazwyczaj przy wodopojach właśnie te karmniki, nazwijmy to tak. Jest ich też tych karmników jest dość w miarę dużo, więc oczywiście tutaj ryby muszą pływać w tym bajorku. Tu takie mięcho, Obawiam się, słuchajcie, tylko jednego, że jak wrzucę 11-godzinny odcinek do montowania, który jest nagrany w rozdzielczości 2K, to coś czuję, że mój komputer może słuchajcie, wybuchnąć. Naprawdę, w sensie, coś czuję, że mogę tego odcinka nie zmontować. Będzie taki długi, aż muszę, naprawdę będę musiał sobie te odcinki na pewno dzisiaj podzielić na kilka etapów, bo w innym wypadku może być naprawdę ciężko. Na razie, słuchajcie, plan jest taki, że wypuszczamy roślinożerne, tutaj dinozaury, żeby nie wprowadzać za dużego zamieszania. Mi się wydaje, że roślinożerne na sam początek, że te mięsożerne to są takie najfajniejsze do oglądania, co nie? To będzie na taki koniec, tych odcinków serii Jurassic World Evolution. No mam też kilka fajnych, słuchajcie, pomysłów. Ja wiem, że może to nie jest seria, w której powinienem teraz to mówić, ale to moja seria, więc ja mówię. Kilka fajnych pomysłów mam na odcinki, między innymi na przykład Battle Royale dinozaurów. Nie w takiej dużej wyspie, tylko że bierzemy kilka dinozaurów, zamykamy w małych i robimy Battle Royale. Więc takie dinozaury też na sam koniec, myślę, taki Battle Royale najlepszego dinozaura będzie trzeba, słuchajcie, zrobić. Mamy pierwszego demo. No niestety, słuchajcie, przetrwał silniejszy, w tym wypadku to nie był on. No i jest pierwszy dedek. Co z tym robimy? Może przydałyby się jakieś padlinożerne dinozaury, że się wcinały. No nie wiem czy mamy nawet w ogóle padlinożerne. Teraz będę robił dinozaury, które jeszcze ani razu nie wypuszczałem. Będę informować na bieżąco. Na bieżąco będę informować. Tu jest, słuchajcie, po 10, czyli tych dinozaurów zawsze wyjdzie 20. 20 dinozaurów na jedną grupę to jest dość dużo. No i cały czas te walki będą trwały. My te walki widzieliśmy w poprzednich odcinkach, więc one aż tak interesujące nie są. Najciekawsze było, kiedy Ceratosaurus pokonał tyranosaura. To były najciekawsze dla mnie. No zobaczymy, jak tu będzie, zobaczymy, bo teraz są nieulepszone, teraz nie kombinujemy genetycznie. Znaczy, są te dziki, które są stworzone, no są takie dziki, słuchajcie, takie fioletowe, zaraz wam pokażę. To jest chyba, wydaje mi się, że taka maszyna, że to jest GG, słuchajcie. Mamy tu takie zajebiste dinozaury, zobaczcie, jakiś tutaj tyranozaur to jest akurat, ale no jest wiele, co to jest? Giganotosaurus. Jopier, chruper, widzowie. Co to są za dinozaury? Zobaczymy, słuchajcie, kto będzie najlepszy, że już mam 3 martwych, no głównie przy tej wyspie, bo one sobie tutaj jednak poszły, więc tutaj też walczą o przetrwanie. No, to jest taka wysepka właśnie, która ma na tym polegać, tak mi się wydaje, że to właśnie po to stworzyłem tą wyspę, że to jest taka wyspa, słuchajcie, do walk. Wyspa, słuchajcie, do walk to jest. Że one tu będą wychodzić i tak logiczne, że tutaj będą się spotykać. Też planuję na samym, słuchajcie, tutaj zamiast tych drzew to dać mega dużo żarcia, żeby wiesz, dominująca grupa gatunku tutaj właśnie przychodziła, nie? Okej, w ogóle to jest spoko, bo słuchajcie, okazuje się, że już tutaj mamy kogoś. On jest chyba samotny w ogóle. A nie, on się też dobrze czuje, będąc samotnym, więc to jest okej. A może sobie znajdzie kumpli w tej grupie. No one na razie sobie tu siedzą, tu mają fajnie akurat. Też coś jedzą? To ciekawe bardzo, bo jedzą trawę. Okej. Cały czas walki są prowadzone. Obstawiamy zakładziki, daję zielonego. O, no i... Przegranko mi się wydaje. Zakład do suba. Chociaż ja wierzę w zielonego nadal. Może wygra. Zakład do słupa jest robiony. Spoko? Dawaj zielony. Oni się czają. Chodzą, badają temat. Tutaj zrobię zajebiste ujęcie kamery. Myk, no niestety. O, jeszcze się trzyma. Dobry hit z jego strony i... O, remis. To oznacza remis, że jeśli masz suba, no to go zostawiasz. A jeśli nie miałeś, to go dajesz. To zawsze są te... Zawsze tak robią youtuberzy. Dobra, moi drodzy, wygląda na to, że mamy pierwszy raz wypuszczamy jakiegoś dinozaura, który nazywa się Apatosaurus. Coś takiego i nigdy go wcześniej nie widziałem, więc to jest zupełnie pierwszy raz. Wygląda trochę jak ten morski, taki potwór z Loch Ness, powiedzmy, nie? Taki, co się przyjął. Okej, ciekawy na pewno. Nie wiem, co on je i ile waży. Zaraz możemy to przeczytać przecież. Tylko musi wyjść. No oczywiście ich również są różne kolory, więc sobie wszystkie obaczymy. Tutaj powinien być inny kolor. Taki białawy jest. Może, słuchajcie, być trochę tak, że się okaże, że na końcu no zwyciężą te dinozaury, które były wypuszczane na końcu jako gatunek, bo te inne się przecież, wiecie, pozabijają, więc... Tu zmieniałem kolory skóry, a one się aż tak nie różnią. Nie ma jakiegoś takiego kozackiego niebieskiego, jak było wcześniej. Raczej są bardzo podobne, nawet ten czerwony jest bardzo podobny. Nie ma już aż takiej różnicy. I co one w ogóle jedzą? Brakuje mu forestu. Co ty jesz, koleżko? Ile ważysz? Ten waży, słuchajcie, 38 ton. Okej. No to jest zdecydowanie najcięższym chyba z jakichkolwiek dinozaurów, mi się wydaje, które kiedykolwiek miałem. 38 ton? To jest gościu. No to wydaje mi się, że one to nie mają za bardzo, w sensie zagrożenia. One se raczej będą siedziały, jadły i tyle. No to tu chodzą ludzie, co jest dość śmieszne. Nie wiem, ja zostawiam tych ludzi, w sensie mi się podoba, że tu se ludzie chodzą. Bez kitu. Co one jedzą, bo jeszcze nie zauważyłem, co one jedzą, ty. No anki się wybijałem dość mocno. Zobaczymy, słuchajcie, tak. Trzeba coś sprawdzić. Idealna grupa socjalna to 7, więc jakby jest w miarę duża tolerancja. No są duże, no. Widać, że taki brzusio mają. Więc no jest duża tolerancja, jeśli chodzi o ich grupę socjalną, więc raczej nie powinna tak się zabijać, wydaje mi się. Co jest? Widzicie to? O kurde. No to słuchajcie, jest wysoko, jest tych dinozaurów całkiem sporo. Najśmieszniejsze jest to, że one się, wydaje mi się, no między sobą nie biją. W sensie, one jak się wkurzą, to mówią... Nie, idę gdzieś indziej. No idzie gdzieś indziej, no nie? Jak pewnie zapewne na przykład te. Ja wiem, ile ludzi już zabił. No zero. O, a nie, nadal nie zabił. Jak nie zabił, a to co jest? Tylko, że staranowanie nie liczy, po prostu gra jako zabicie, więc... On jest wkurzony, bo pewnie jest za dużo jakby dinozaurów w parku. Tak kozacko zrobiłem tą wyspę. Ja dumny. Chyba mam w ogóle pierwszą walkę na tej drugiej stronie. Wydaje mi się, że nikt tu jeszcze... A, żartowałem. Kurde. No te anki będą się strasznie wycinać między sobą. I na końcu będzie wkurzony, bo pewnie zostaną dwa i będzie... Gdzie moje ziomki? Chociaż one też lubią solo być, więc... Akurat tutaj może być mniejszy problem. Czy jest tu ktoś? Nie ma. Bo tu jest fajne miejsce, takie mega chilloutowe. Tu też jest na przykład ten gość jest solo, jest koks. Patrzcie to. Albo to. O kurde. Też może być problem z jedzeniem, w sensie tego jedzenia nie ma zbyt dużo, więc wiecie jak jest. Ja myślę, że jeszcze tutaj jakiś, powiedzmy, karmnik, to się tak nie nazywa, ale chyba, może się tak nazywa. Możemy jeszcze tutaj postawić, tu z 1, tu z 2, no i tutaj dowalić, bo tu jest fajne miejsce. Ale wiecie, tak też, no, fajnie by było, jakby na początku nie umarły z głodu, a dopiero później na samym końcu, wiecie, będziemy zmniejszać, aż zostanie taka nieliczna grupa. No te anki będą się wybijać. Ty, a tych anków jest więcej, gdzie? Jak 20, jak to jest ank 26, ty, to ile jest ich? Ty więcej, 40 anków. 40 apatozaurów, słuchajcie. O kurwa. Znaczy było, no bo już trochę deadło sobie. Było trochę deadków zrobionych już na pewno. Dobra widzowie, czas przyszedł na nowe dinozaury. Czy my te wypuszczaliśmy? Nie wiem, ale wiem, że 40 ich wypuścimy. Też słuchajcie, czuję, że może nie być za dużej ilości jedzenia na tych wszystkich dinozaurów, skoro już jest ich 120, przynajmniej powinno być około 120. No nie licząc oczywiście tych, które niestety padły w boju. Ja, że to tak długo trwa. W sensie nie znalazłem żadnego, szukam trochę po internecie i nie znalazłem żadnego informacji na przykład jak szybko wykluwać dinozaura. Może jest jakiś mod na szybkie wykluwanie dinozaurów. Powinienem to ogarnąć przed odcinkiem, no ale nic, co. Na razie jest w miarę gites.